Dzień dobry, dzień dobry. Witam moi mili i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Witam tutaj serdecznie cały trygon Ziemi, byki, panny, koziorożce. Zaczynamy od byków. Przechodzimy do rzeczy. Karty są oczywiście przygotowane. Moje drogie byki, sprawdzamy wszystko. 10 monet, pięknie. 6 buław, bardzo ładnie, bardzo ładna energia, kochani, spokoju, stabilizacji. Część z Was może dopiąć jakiś, powiedzmy sobie, rodzinny deal, tak to nazwę, jakąś rodzinną kwestię, która była dla Was ważna, tak? Poczuć się dumna z tego, że się udało. Część z Was to jest też piękna energia, gdzie w ogóle powinniście być dumni z tego, co udało Wam się osiągnąć w znaczeniu ogólnym, materialnym, domowym, bezpieczeństwa rodziny. Bardzo ładna, fajna energia. Zobaczcie, gwiazda. I słońce. Słuchajcie, no gwiazda i słońce to też piękne karty. Dużo optymizmu, dużo nadziei, dużo radości. Takie poczucie, że coś nad nami czuwa, że jakaś szczęśliwa gwiazda nad nami czuwa, że jesteśmy na właściwej drodze. Piękna energia. Zobaczymy, co z zewnątrz. Słuchajcie, co z zewnątrz? Z zewnątrz paś mieczy przy królowej buław rzekłabym, że jeśli ktoś był Wam winien jakąś prawdę, winien jakąś szczerą odpowiedź, zwrot, jak to się mówi, zwracam Ci godność, tak? Że myliłem się co do Ciebie, co do sytuacji, miałaś rację, to dla części z Was taka sytuacja tutaj absolutnie jest. Jakaś dobra informacja, która spowoduje, że Wy czujecie się z tego powodu usatysfakcjonowani po prostu, tak? Ktoś też, powiem szczerze, jeśli chodzi o relacje, jeszcze zobaczę wynik. Rycerz buław, słuchajcie, no ktoś utknął przy Was, tak bym to nazwała, albo inaczej, dla części z Was, moje miłe, szczególnie do Pań to kieruję, to może być osoba, która jeśli do tej pory działała chaotycznie, osoba Wam bliska, może być dziecko, znajomy, bo jest paziowa energia, dlatego mówię o dzieciach, znajomy, przyjaciel, ktoś z rodziny lub osoba Wam romantycznie bliska, jeśli do tej pory działała chaotycznie, była ciężka do zagospodarowania w tym znaczeniu, że przewidzenia, nie mogłyście przewidzieć, co się będzie działo, tak? Ta rządność przygód była nie do ogarnięcia, to ta osoba być może będzie chciała zacząć od początku albo zmienić to w sobie, troszeczkę się uporządkować, tak bym powiedziała. Troszeczkę nabrać planu działania, tak? Trochę się ustabilizować i to Wam przyniesie dużo satysfakcji. Bardzo ładne czytanie, moje drogie byki, bardzo ładna energia, jakiejś nowej szansy też z zewnątrz, która da Wam wiele radości. Ta gwiazda tutaj po Waszej stronie to jest super, super nadzieja. Tego Wam życzę i zapraszam panny. Moje drogie panny, panna w swojej energii, 8 monet, 10 mieczy, 4 miecze, rydwan, ok, super, co mamy tutaj, rycerza mieczy, 5 buław, króla kielichów, wieża, wyjściowo dwie buławy. To może zacznę od tego, jaki mamy wynik tutaj, radę, tak, tutaj jakby ten człowiek dla mnie, on podjął decyzję. On jakby trzyma się jednej konkretnej historii, jednej konkretnej kwestii, jednego konkretnego działania, drogi, ścieżki, nowej jakiejś wizji swojego życia, która wypełnia go, bo buławy mówią o pasji, tak jak już często wspominam, buławy mówią o tym, co rozpala nas do działania, to nie jest wybór intelektualny i to jest jakby dla Was, moje drogie panny, też jakby pewnego rodzaju wskazówka, żeby wizualizować swoje oczekiwania, robić plany i ruszać do akcji za tym, co jest w Was, co jest Waszą pasją, co jest w Was, w Waszej duszy, krótko mówiąc. Wy same w swojej energii, praca nad sobą, praca nad pracą, która powoduje to, że kończy się jakaś trudna historia, jakaś taka niezbyt przyjemna historia w Waszym życiu. Może przepracowałyście ostatnio jakąś historię i macie to już za sobą. Czas odpocząć, a później jakby poczuć, że okej, osiągamy sukces. Moim zdaniem jest to tutaj duża taka, powiedzmy sobie, dawka informacji skupiających się na Was wewnętrznie.
Tak? Czyli na tym, w jakim, na tym, w jakim momencie naszego życia obecnie jesteśmy. Przepracowałyśmy, przepracowaliśmy jakąś historię, resetujemy się, odpoczywamy się, zastanawiamy się, co dalej zrobić w jakąś, z jakąś kwestią i ruszamy do akcji. Jest rydwan. Dlatego, że wszystko było przemyślane z najdrobniejszymi szczegółami. Zaczęliśmy od początku, zostawiliśmy to, co negatywne za sobą, ruszamy do akcji. Rydwan mówi o zwycięstwie, o sukcesie, jak wiemy. Natomiast rydwan to jest też jakby energia, gdzie dopiero część jakiegoś etapu naszej całej podróży, całej waszej historii konkretnej, tej jednej, o której tutaj myślicie, jest zrealizowana. Nie należy się poddawać, tak? Dla części z was to też, słuchajcie, no cztery miecze przy rydwanie to może być na przykład chęć, nie wiem, wyjazdu gdzieś, żeby sobie odpocząć, zaplanowania gdzieś wyjazdu sobie po prostu, żeby właśnie odpocząć, zrelaksować się troszeczkę. Bardzo ładna energia. To 10 mieczy naprawdę to jest taka karta, która nam mówi, że my już zaczynamy od początku, już nie kłócimy się bez sensu. To, co było, to było, już gorzej być nie może. Okej, wzięliśmy to na klatę, jak to się mawia, przepracowaliśmy sobie to wszystko. Czasami rzeczy dzieją się poza naszą kontrolą, bywają sytuacje trudne, które są dla nas lekcją, tak? I teraz jakby odradzamy się, tak to napowiem. Najgorsze już za nami. I wy przepracowaliście jakąś taką sytuację. Natomiast co z zewnątrz? No jest chaos, jest jakiś konflikt, jest jakaś rywalizacja. Może ktoś was próbuje też jakby w jakąś taką trudną sytuację, powiedzmy sobie chaosową, uwikłać, więc zwróćcie na to uwagę. I mamy też króla kielichów przy wieży, więc jest też bardzo dużo takiej, powiedzmy sobie, uzdrawiającej energii w waszym otoczeniu, z zewnątrz napływającej. Macie wokół siebie, powiedzmy sobie, osobę bardzo dojrzałą emocjonalnie, bardzo dojrzałą, tak bardzo stabilną, która może być wam potrzebna w tym znaczeniu, że może wam udzielić jakiejś fajnej wskazówki, jakiejś fajnej rady lub w ogóle coś podpowiedzieć, co pozwoli wam też jeszcze bardziej zamknąć tę trudną sytuację, zostawić ją za sobą. Miłe czytanie, moje drogie panny, nie ma co się nastawiać negatywnie. Rydwan zawsze zwiastuje miłe wydarzenia, więc słuchajcie, wybór, którego dokonacie, na pewno będzie zgodny z waszą wizją życia, z waszą pasją. A teraz zapraszam koziorożce. Transformacja, która prowadzi do Asa Buław. Zobaczcie, jaka piękna kompilacja kart. Ponieważ tutaj, w tej transformacji, która może trwała już od jakiegoś czasu i po prostu jakaś konkretna rzecz raz na zawsze, konkretna kwestia raz na zawsze już obumiera, tak to powiem, w waszym życiu. Ale po co? Po to, żeby wprowadzić nowe, bo taki jest As Buław. As Buław jest wielką szansą na, powiedzmy sobie, jakiś taki przełom w waszym życiu. Na jakiś jest to jakiś moment przełomowy, jakieś duże tak. Wielki entuzjazm do działania. Tutaj entuzjazmu nam brak, bo jesteśmy w momencie jakby transformacji, gdzie zastanawiamy się spokojnie nad wszystkim, tak? Dajemy sobie czas. Natomiast wychodzicie z tej energii i jest ten przełom. Jest to tak do działania. Cokolwiek chcecie zrobić, posiadacie do tego energię, pasję, wolę, żeby to osiągnąć. Pamiętajcie proszę jedynie, że to jest początek, więc ten ogień trzeba podtrzymać, prawda? Pielęgnować. Okej. No i duże skupienie na tym, że jakby zostawiam za sobą to, co już emocjonalnie mnie nie wypełniało. Widzę, zachowując spokój, szczerze mówiąc, przy tym wszystkim. Widzę jedną drogę, konkretną drogę, długofalowo, z cierpliwością będę tą drogą podążał. Zostawiam za sobą tutaj w ósemce kielichów to, co wszystko czułam wewnętrznie, że jest nie w porządku. Jakaś jedna sprawa, dla każdego coś innego, słuchajcie. To może być w relacji, to może być w waszym ujęciu jakiegoś konkretnego aspektu waszego życia, po prostu, tak? Bo tutaj w ósemce kielichów my czujemy, że coś jest nie w porządku. I to jest tak, na zewnątrz niby wszystko jest okej, okay, natomiast wewnętrznie czujemy, że jest nie w porządku i czasami trudno jest nam podjąć konkretną decyzję, żeby wyjść z tej sytuacji, opuścić dane miejsce, opuścić daną relację, bo to wymaga pewnego rodzaju odwagi, determinacji. Natomiast problem w tym, że póki nie podejmiemy decyzji,
tutaj się przez, jakby nie wyjdziemy z tej energii transformacji, nie zaczniemy działać, no macie działanie, ewidentnie szansę na to, żeby wyjść z tej energii, to wasza dusza nie przestanie was pchać w tym nowym kierunku. Nie będziecie, ten niepokój wewnętrzny będzie cały czas z nami. Dlatego ważne jest też w tym wszystkim tutaj zachowanie jakby umiarkowania, równowagi, samokontrolowanie się i taka konsekwencja, ok? A zobaczę, co z zewnątrz, dobra? Ktoś za wami tęskni. Dla części z was to faktycznie jest jakby odejście od jakiejś znajomości, po prostu. Ta osoba za wami tęskni. Jest jej smutno, że się tak stało, jak się stało. Nie jest jej łatwo. Mogliście się po prostu posprzeczać, tak? Dlaczego mówię posprzeczać? Dlatego, że tutaj te 9 buław to jest, no, to jest zazwyczaj reprezentuje osobę, która no, została trochę poturbowana, tak bym powiedziała, tak? Ogląda się za siebie, jest bardzo nieufna. Stara się też wyznaczyć granice. Może była jakaś taka, powiedzmy sobie, rozmowa między wami a partnerem, gdzie była próba ustalenia własnych stref komfortu, że jesteśmy razem, ale to nie znaczy, że jesteśmy jakby, wiecie, jakoś tak toksycznie ze sobą połączeni. Każdy z nas jest niezależną jednostką mimo wszystko. Nastąpiło jakieś nieporozumienie. No w każdym bądź razie jest jakaś zmiana. Coś było i nie wróci, tak? Ale zobaczcie, jest też duża gdzieś tam, jeszcze wyjściowo sprawdzę, 10 kielichów dokładnie, jest duża wola po stronie tej drugiej osoby, która jest zaangażowana w sytuację, o której tutaj mowa, do tego, żeby ustabilizować sytuację. Ona cały czas ma nadzieję na to, że wszystko dobrze się skończy, że jest jakby absolutnie, są punkty zaczepienia, żeby pracować nad tą relacją, że jest dużo dobrego wokół, dużo bezpieczeństwa daje wam ta wspólna relacja. Dla części z was, kochani, powiem od razu, że mogą wam zostać zaproponowane jakieś podróże zawodowe, delegacje lub w ogóle jakieś takie sprawy zawodowe, które będą wymagały od was akcji, reakcji, być może podróży, przejazdu, które was ustabilizują materialnie. To też jeszcze chciałam powiedzieć. Część z was może wyjechać w sprawach zawodowych lub dostać wiadomość odnośnie wyjazdu w sprawach zawodowych lub jakichś innych związanych z pieniędzmi z rodziną, natomiast to wam przyniesie dużo satysfakcji. Ok? Także dwa niezależne scenariusze. Cokolwiek ustalaliście w relacji, cokolwiek powodowało, że nie mogliście dojść do porozumienia, to jest szansa na zmianę tego, obrócenie na lepsze. Zobaczcie, obie te osoby tutaj, te postaci, siedzą mocno zmartwione nad tą całą sytuacją. Także to nie spłynęło po tej drugiej osobie, jak to się mawia kolokwialnie. Tak, wyjściowo jest 10 kielichów, to może być też rada dla was, moi drogie koziorożce, żeby starać się absolutnie tworzyć swoje otoczenie, tworzyć swój świat i doceniać to przede wszystkim też z relacji, z związków z ludźmi, którzy są naprawdę ważni w waszym życiu, żeby doceniać małe rzeczy, żeby doceniać kwestie związane z rodziną, z przyjaciółmi i po prostu się tym cieszyć. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, uważajcie na siebie, bardzo proszę, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.